Wreszcie wróciłem do domu po tygodniowej podróży. Z pieskiem jestem na spacerze i mam dla Was weekendową refleksję, czyli weekendowy, jednodniowy fruga o wprowadzeniu zmiany. Czy zmiana może być wprowadzona tylko ze środka na zewnątrz, jak mawiałkowej, inside out? Przez ostatni tydzień byłem na tzw. ścianie zachodniej, od Leszna po Szczecin. Różne tematy, zarządzanie projektami, zespołem, psychologia biznesu, międzykulturowość i ten sam wniosek. Uczestnicy, zwykle szefowie firmy, menadżerowie. Właściciele biznesów mówią, słuchaj, dobra, to teraz daj nam rady, jak to wprowadzić, jak zmusić ludzi, żeby to stosowali. Nie znam takich sposobów. Myślę, że jedną, sposob, jedną osobą, którą jestem w stanie zmienić na świecie, to jestem ja sam. Dlaczego ty korzystasz z moich rad? No bo masz wewnętrzną potrzebę, żeby coś zrobić ze swoim życiem. Gdybyś nie miała, gdybyś nie miał tej potrzeby, to byś nie korzystał. Tak samo ludzie wokół ciebie. Nikogo nie zmusisz swoimi poradami. Ja też nikogo nie zmuszę moimi inspiracjami do zmiany. Dopiero jak osoba. Czuję, że potrzebuje coś zmienić, że osiągnęła taki moment, z którego się musi odbić, w tej wprowadzi zmianę. Zatem wyluzujmy z tym zmienianiem innych. Zmieniajmy siebie, bo każdy z nas, i my, i nasi współpracownicy zmieniam się, ale tylko i wyłącznie, ze środka na zewnątrz, czyli muszą mieć wolę zmiany, żeby się, żeby się zmienić. W związku z tym korzystajmy z inspiracji, z pomysłów, ze sposobów rozwijania, głównie dla siebie, ze środka na zewnątrz.